Cześć wszystkim, tu Marta z Koralow. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku biżuteryjnego ABC, a dziś zapraszam Was na szybki tutorial na wykonanie obłędnych kolczyków z wykorzystaniem tych oto karneoli, które rozchodzą się u nas jak ciepłe bułeczki. Zapraszam. Wykonamy sobie taki oto kolczyk w kształcie klasycznej jakby rybki z takim kółeczkiem tu na dole i wykonamy go z druciku. Jest to fajne rozwiązanie, kiedy chcemy wykonać właśnie kolczyk z mniejszych koralików, a gotowe bazy w kształcie rybek są z zbyt grubym drutem. Ja mam tutaj drucik 0,6 mm, miedziany. Ucięłam sobie kawałek około 13 cm. Będzie tutaj on wystarczający do wykonania naszych kolczyków. Będą również nam potrzebne oczywiście szczypce okrągłe. Przydadzą się również szczypce płaskie. I mam tutaj fasetowane kuleczki karneolu, 2,5 do 3 mm wielkość. I tutaj jeszcze dla urozmaicenia kostki fasetowane. Około 5 mm rozmiar, i oczywiście sztyft tutaj ze stali szlachetnej w kolorze złotym. Zaczynamy od zrobienia tutaj tej pierwszej naszej pętelki na końcu naszego kolczyka. I nawlekamy teraz nasz, nasze koraliki. Specjalnie nie wywuję druta, ponieważ chcę zachować taki lekko obły kształt. I zaczynam od nawleczenia 12 kuleczek. I teraz dorzucam jedną kostkę i jeszcze 6 koralików, kuleczek fasetowanych. Mamy już tutaj pierwszą naszą część kolczyka i będziemy robić teraz naszą tutaj pętelkę jakby podwójną. Tutaj widzicie? Jest ona podwójna. Bierzemy nasze szczypce okrągłe Musimy oczywiście pamiętać mniej więcej, w którym miejscu na naszych szczypcach robiliśmy naszą pętelkę, żeby one były mniej więcej tego samego rozmiaru. Jak nie pamiętamy, możemy sobie wsadzić nasz, nasze szczypce okrągłe i sobie tutaj przymierzyć mniej więcej, w którym miejscu tą pętelkę zaczynaliśmy robić. To tutaj u mnie mniej więcej w połowie szczypiec. tam sobie i zaczynam robić pętelkę. Idę do końca. Odhaczam sobie tutaj szczypce i chwytam dalej. I dociskam. I tutaj pętelkę mam już gotową. I tutaj jeszcze ją sobie docisnę szczypcami płaskimi. No i teraz w drugą stronę nawlekamy: tutaj naprostuję trochę ten drucik, bo stracił lekko kształt, między, między palcami. Tak go leciutko wykładzę. No i teraz nawlekamy 6 koralików okrągłych, koralik kwadratowy i pozostałą część naszych koralików. No, jak już mamy wszystko nawleczone, robimy naszą zakańczającą pętelkę. Odcinamy sobie drucik. Nadmiar druciku odcinamy, odcinamy szczypcami. Także przydadzą się też nam szczypce tnące, żeby tutaj ten nadmiar odciąć. Ponieważ moja pentelka będzie dość mała, więc niecały tam centymetr zostawiam, ogonka i robimy pentelkę. Odegnę ją lekko w drugą stronę. I ją tutaj jeszcze. Domknę. Mhm. I teraz tylko zamontujemy tutaj te dwie, dwie nasze pętelki na sztyft. Sztyft tutaj już mam przecięty. Odginam tylko te kółeczko zaciskowe. Tutaj drugimi szczypcami płaskimi, drugą część sobie przytrzymam, żeby się nie odgięła, nie odkształciła. Specjalnie nie montuję drugiego kółeczka zaciskowego, bo tutaj, jak sobie przymierzyłam ten pierwszy kolczyk, jak robiłam, to właśnie fajnie mi tak wychodziło, że one tak. Bokiem spływały i na uchu się świetnie prezentowały. Jak już mam założone, dociskam. I jak widzicie, one tak nie całkiem prosto, tylko tak po skosie się układają. I kolczyki mamy gotowe. Oczywiście dodajemy jeszcze do sztyftów parańki. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.